Witajcie serdecznie wszyscy. Kolejny odcinek Piosenek na Nowe Czasy odbędzie się w plenerze. Zapraszamy z Joanną na świąteczny odcinek. Życząc Wam wszystkim jak najwięcej siły, jak najwięcej radości w tym dziwnym czasie. W wielu religiach jest to ważny moment, również dla ludzi, którzy patrzą na naturę tylko, też jest to ważny moment. Nieważne, celebrujcie to, cieszcie się jak tylko się da. Zagramy przy ognisku dla Was. W jednej piosence niestety skończyła nam się karta pamięci i nie zachował się do połowy materiał wideo, od połowy materiał wideo, ale zachował się dźwięk. Ale ponieważ dzisiejsze czasy uczą, że trzeba sobie radzić z wszystkim jakoś, postanowiliśmy to wykorzystać na dobre i zamiast jednej piosenki jest tam pokaz zdjęć tematycznie do tej piosenki nawiązującej. Tak więc się nie zdziwcie. Tyle. Zapraszamy do ogniska i cieszmy się, hej. Cześć. Witajcie serdecznie. Jak widzicie, przetwory studio przeniosły się w plener. Rozpaliliśmy ognisko, jest bardzo ładna pogoda. Teraz troszeczkę pośpiewam z moją ukochaną żoną Joanną. Nagramy co najmniej jedną piosenkę, zobaczymy jak to wyjdzie. Zapraszamy Was serdecznie do kolejnej części Piosenek na Nowy Czas. Słuchajcie, chcemy teraz zagrać piosenkę w dzisiejszych czasach brzmiącą bardzo wymownie, mianowicie ma tytuł Lasu trzeba mi i wszyscy wiemy, dlaczego to brzmi w tych czasach tak, a nie inaczej. I tyle. Za nami odgłosy wsi, także możemy się spodziewać różnych dźwięków w tle. Zaczynamy. Chmury nad drzewami gną wrzesień i surrealizm, liść pleśniowy z zabijami, co było kiedyś czerwcami, czas lipcowy i sierpniami, dziś wrześniami trzeba mi. Lasu trzeba mi, ja czuję, lasu trzeba, potrzebuję, lasu trzeba, jest potrzeba, jesień kolory rozlewa, czasu nie ma, schemat nie ma, temat trzeba, lasu trzeba, lasu trzeba mi, lasu trzeba mi, a lasu trzeba mi. Lasu trzeba mi, a lasu trzeba mi. Lasu trzeba mi, a lasu trzeba mi. Lasu trzeba mi, a paproci krocie, zieleń, jeleń, liście w złocie. Już nie toczę się, lecz kroczę, w głowie myśli też nie tłoczę. Pouwalniam, pospowalniam, jesień przestrzeń odrealnia, rzeczywistość nadrealna, dali patrzy gdzieś z oddali, jak pan może Salwadorze. Jesień rzeźbić drzewa, korze, słodycz lata nie pomoże, owoc lata złożyć w zboże, no i to, że nie włożę nowej myśli w myśli złożę, one nie są tym, czym się wydają, mówię, kocham, grzybko tpają. Lasu trzeba mi, ja czuję, lasu trzeba, potrzebuję, lasu trzeba, jest potrzeba, jesień kolory rozlewa, czasu nie ma, schemat nie ma, temat trzeba, lasu trzeba, lasu trzeba mi, lasu trzeba mi. Lasu trzeba mi, lasu trzeba mi, a lasu trzeba mi. Lasu trzeba mi, a lasu trzeba mi. Lasu trzeba mi, bo las był kiedyś dla wielu z nas domem, jedyną miłością i schronem, bo inaczej skąd w nas pamięć elfich ras. My chcemy do gwiazd, bo niebem kiedyś był nasz dach, lecz czas zepchnął wszystkich nas do miast. Lecz korzenie przecież zostawiliśmy tam, gdzie był prawdziwy świat. Nocami płaczemy czasami. Lasu trzeba mi, lasu trzeba mi.
teraz zagramy piosenkę pod tytułem Świadomość, którą wybraliście do zagrania w głosowaniu. Lubimy go też grać z podwójną przyjemnością. Świadomość. Świadomość, świadomość, za słowem szło słowo i dzień w dzień na nowo myślą, czynem, mową. Świadomość, świadomość, ogarnij to zdrowo. Zapalić lampę, która nie gaśnie, jak ta na horyzoncie, która celem ty blaskiem, ja ci tu nie wyjaśnię, to twa flaga na maszcie. Z tego światła weź płomień, rozpal ognisko własne. Tego poranka widzę słońce nad nami, we łbie kolejne zmiany, ich tor dawno wybrany. Wiary chcesz więcej, zobacz ile za tobą, lecz idź tylko przed siebie, miej swej drogi świadomość, 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 za słowem szło słowo. Serce, żeby nie zgasło, wciąż mieć ogień do walki, prosto, czysto i jasno. Wiara to nie jest coś, co jest nam dane na własność, buduj ją każdym czynem, bez nich to puste hasło. Tej nocy jednak ciągle gwiazdy nade mną, jak być samemu z sobą, gdy nie z tobą jest ciemno. Zamykam oczy, wtedy nie ufam słowom, patrzę do środka i czuję świadomość, 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 za słowem szło słowo i dzień w dzień na nowo myślą, czynem, mową. Świadomość, świadomość, ogarnij zdrowo i dzień w dzień na nowo myślą, czynem, mową. Kolejny utwór również w dzisiejszych czasach brzmi dość ciekawie, ponieważ ma podtytuł piosenka bieszczadzka, tytuł Gdy wieczorem zmieniają się kolory, jak teraz tu u nas. I cóż, mamy nadzieję, że... Z wielką tęsknotą. Z wielką tęsknotą, tak. Z wielką tęsknotą spróbujemy go zagrać. Mając nadzieję, że już niedługo tam się wszyscy spotkamy. Gdy wieczorem.
wieczorem zmieniają się kolory za brzozowej kory. Widzę sklep i zakapiory rozlane po morzach dążeń. Ich alkoholowe story sprawia, że sprawnie odganiam swoje straszne stwory. Lubię, gdy wieczorem zmieniają się kolory. Lubię, gdy słońce zaraz zachodzi, a te tory, wąskie tory, wasza kolej już minęła tego ciała. Nie zaznałem jak ci, co podróżowali z drzewem nieraz. Lubię, gdy wieczorem inaczej pachnie powietrze. Jeszcze słońcem, ale chłodłe cho, coraz wyraźniejsze połączenie bajeczne. Z działania na refleksję rytm natury się przestawia. Ja w nim, z nim się nie obawiam. Tylko wtedy, gdy po lesie mnie rozniesie i poniesie. Od rzeki na dole w pole las i połoniny spore. Tylko wtedy słyszę siebie. Tak naprawdę wiem i nie wiem, a ile czuję, pracuję nad zgodą serca z rozumem. Na to wszystko mnie tu trzyma. Chociaż niby tu nic nie ma, Ustrzyki, górne Wetlina, trochę dalej Ukraina, ciepłe lato, sroga zima. Chociaż zimą rzadko bywa mi natura, która tylko taka jest w tych górach. A to wszystko mnie tu trzyma. Ludzie bliscy jak rodzina, choć nie zawsze sierankowo. To prawdziwie z ludźmi bywać. Ciepły ogień i lasu, mistyka, sowy, wilki mi się słychać. Światło latarnie zakrywa, gwiazdy wtedy lepiej widać. A to wszystko mnie tu trzyma. Chociaż niby tu nic nie ma, Ustrzyki, górne Wetlina, trochę dalej Ukraina, ciepłe lato, sroga zima. Chociaż zimą rzadko bywa mi natura, tylko tutaj taka jest. Przerabia, co zostawia, co odkrywa, co i co nam miesza w głowach. Społeczna tkanka pożywa bez masek i bez kalek i strachliwych myśli kalek. Możemy żyć, zacząć razem, nie ekspansją już tym razem. Ile we mnie jeszcze knoju, tyle kroć przerobionego. Ile jeszcze nad tym znoju, by się w końcu pozbyć tego i podążyć za tym słowem. I przestać się tłumaczyć słowo ideałem, choć w życiu czasem jest inaczej. Lubię uśmiechy ludzi na szlaku mimo tłumów. Kocham widzieć ten ich zachwyt, gdy im zniknie miski tumult. Raz totalnie zachwyceni stoją, jakby oni mieli innym razem. Niby idą, a jakby z klatek wylecieli. A to wszystko mnie tu trzyma. Chociaż niby tu nic nie ma, Ustrzyki, górne Wetlina, trochę dalej Ukraina, ciepłe lato, sroga zima. Chociaż zimą rzadko bywa mi natura, która tylko taka jest w tych górach. A to wszystko mnie tu trzyma. Chociaż niby tu nic nie ma, Ustrzyki, górne Wetlina, trochę dalej Ukraina, ciepłe lato, sroga zima. Chociaż zimą rzadko bywa mi natura, tylko tutaj taka jest. Lubię, gdy wieczorem kolory się zmieniają. Kocham przekazywać dalej flow, co inni mi go dają, wydarzenia mi gotają. Zmienia się faktura, walor, rzeczy ważne pozostają, gdy doznania przemijają. Ci, co świata ten nie ogar, w większym stopniu ogarniają. Niechaj będą dla mnie bazą, drogą, księgą, strzałką, flagą. Tutaj w lesie wszystko ma to, za czym tęskni człowiek stale. Rozpłynąć się w naturze, bardziej, mocniej, więcej, dalej. A to wszystko mnie tu trzyma, chociaż niby tu nic nie.
jest w tych górach, a to wszystko mnie tu trzyma. Chociaż niby tu nic nie ma, ustrzyki górne Betlina, trochę dalej Ukraina, ciepłe lato, sroga zima. Chociaż zimą rzadko bywa mi natura, tylko tutaj taka jest. Szczerze mówiąc, ciężko mi było nie spodziewać się, że zażyczycie sobie do zagrania tą piosenkę. Ma tytuł Niemanie. Też trochę jest na te czasy. No, ja uważam, jak najbardziej jest. Przedmiot wyrzucam, rozstaję się z kolejną rzeczą. Mnie takie rzeczy leczą, że rzeczy oknem lecą, a ściany pustką świecą i sam z jedną świecą w pokoju, a cienie drżą płaskie na ekranie ściany, a tylko mój cień, a tylko świecy cień. Kiwam się powoli, śpiewając ze świeczką w pokoju. Mniemam i mniemam, że nie mam jamienia. Mnie nie omamia mania, mania mnie mania. Ja mam imię, a nie mienienie się mianem. Ja maniem na nie, a me imię nie manie. Wyrzucam ubranie, ostatnie manie. A teraz mnie w ciele bardzo, bardzo, bardzo wiele topnienia potrzeba materii, ponieważ płomieniem ogrzewam me całe niemienie. Mniemam i mniemam, że nie mam jamienia. Mnie nie omamia mania, mania mnie mania. Ja mam imię, a nie mienienie się mianem. Ja maniem na nie, a me imię nie mania. To płomień, cztery ściany, wosk, knot i ja nieubrany. Ta chwila się stała, ja wychodzę z ciała. Płomień, cztery ściany i ja nieubrany. Ta chwila się stała, ja wychodzę z ciała. Mniemam i mniemam, że nie mam jamienia. Mnie nie omamia mania, mania mnie mania. Ja mam imię, a nie mienienie się mianem. Ja maniem na nie, a me imię nie manie. Tak, bo ja mniemam i mniemam, że nie mam jamienia. A mnie nie omamia mania, mania mnie mania. Ja mam imię, a nie mienienie się mianem. Ja maniem na nie, a me imię nie manie. A nie ma nie, nie ma nie, nie ma nie. Patrzę w telewizor i
coraz bardziej się boję. Tych, co nienawidzą, lęku swego nie ukoję. Posiadanie, bycie w stanie wiecznego nienasycenia. Przedmioty to kłopoty, posiadanie, stan więzienia. No rzeczy tyle gromadzenia i potrzeba obronienia swej własności od tych gości, tych, co biegną od wolności coraz dalej, a ja wcale nie odczuwam tego dreszczu ku wolności, biec chcę stale. Oto sens mojego questu, rzeczy posiadanie rodzi w końcu pytanie, no jaki to ma sens, czy istnieje zatrzymanie? Myślę, że nie, a nie tylko ja mam takie zdanie, mają ludzie, z którym nie łączy tej muzyki kranie. Masz mą miłość, Boże Panie, ta dzięki Ci za dźwięki krane, za muzykę narkotykiem ona jest na posiadanie. Kocham Ciebie, śpiewam siebie, bywam wege, śpiewam reggae, duszę swoją zbawiam duszę, przysparzam Wam ja wzruszeń. Mniej mam i mnie mam, że nie mam ja mienia, mnie nie omamia mania, mania mnie mania. Ja mam imianie, mnie nie niesie mianem, ja manie mam na nie, a me imię nie manie, tak bo ja mniej mam i mnie mam, że nie mam ja mienia, mnie nie omamia mania, mania mnie mania. Ja mam imianie, mnie nie niesie mianem, ja manie mam na nie, a me imię nie manie, tak bo ja mniej mam i mnie mam, że nie mam ja mienia, mnie nie omamia mania, mania mnie mania. Ja mam imianie, mnie nie niesie mianem, ja manie mam na nie, a me imię nie manie. Ta piosenka jest premierą absolutną, przynajmniej internetową. Jak jeszcze wolno było grać koncerty, to udało mi się ją raz zagrać bodajże w pracowni na Żoliborzu w Warszawie, gdzie pod koniec koncertu ta piosenka zabrzmiała również w kręgu znajomych, którzy weszli na scenę i pierwszy raz ją słysząc zaśpiewaliśmy ją, ponieważ jest ona taką mantrą śpiewaną celowo. Myślę, napisaną celowo, śpiewaną do tego, żeby ją grać w naturze. I mam nadzieję, że kiedyś przy ognisku będziemy ją śpiewać wszyscy z Wami razem. Miłość i światło, tego Wam życzymy w tym czasie jak najbardziej. Przesyłamy Wam dużo tego. Do morza płyń, wodo płyń, przez czyste przestworza wiej, wietrze wiej, od zmierzchu do świtu płoń, ogniu płoń, o ziemią nas wszystkich kocha. Miej w opiece, jak my mamy Ciebie, by przez Ciebie dojrzeć do siebie. Tu przy ogniu wiatr lekko drżą cienie, na skraju lasu, tam gdzie nasze korzenie. Świt jak kryształ, a w nim ciszy brzmienie, sama miłość i światło dla Ciebie. Miłość i światło dla Ciebie, miłość i światło. Od gór aż do morza płyń, wodo płyń, przez czyste przestworza wiej, wietrze wiej. Od zmierzchu do świtu płoń, ogniu płoń, o ziemio nas wszystkich kochaj i chroń. Miej w opiece, jak my mamy Ciebie, by przez Ciebie dojrzeć do siebie. Tu przy ogniu wiatr lekko drżą cienie,
Na skraju lasu, tam gdzie nasze korzenie, świt jak kryształa, w nim ciszy brzmienie. Sama miłość i światło dla ciebie, miłość i światło dla ciebie, miłość i światło. Od gór aż do morza płyń, wodo płyń, przez czyste przestworza wiej, wietrze wiej. Od zmierzchu do świtu płoń, ogniu płoń, o ziemio nas wszystkich kochaj i chroń. Miej w opiece, jak my mamy ciebie, by przez ciebie dojrzeć do siebie. Tu przy ogniu wiatr lekko drżą cienie, na skraju lasu, tam gdzie nasze korzenie, świt jak kryształa, w nim ciszy brzmienie. Sama miłość i światło dla ciebie, miłość i światło dla ciebie, miłość i światło. Dziękujemy bardzo. Paweł Czekalski oraz Joanna Zajączkowska-Czkarska. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I cóż, trzymajmy się. Miłość i światło. Miłość i światło dla was. Mamy nadzieję, że podobało się wam nasze granie z Joanną przy ognisku. Pewnie to powtórzymy, ponieważ mieliśmy sporo frajdy robiąc to, ogarniając przestrzeń i cały w ogóle temat związany z tym występem. A teraz nastąpiło zejście do podziemia z powrotem, ponieważ piosenka jest też lekko podziemna, partyzancka. Jest parafrazą piosenki Piotra Bukartyka, której dokonał w fantastyczny sposób Michał Łangowski z zespołu Cisza jak ta. Rozwalił mnie tym tekstem, ponieważ świetnie nawiązuje do oryginału oraz do obecnej sytuacji. Piosenka ma tytuł Baza w lesie. Zaczęliśmy piosenką o lesie i skończymy piosenką o lesie. Schowaliśmy się dziś w lesie, aż tu nagle okrzyk, gdzie cię niesie. Dobiegł nas jak nigdy wcześniej głos wkurzonej straży leśnej. Nic takiego, ej chłopaki, partyzantka taka, wytrych taki, by oszukać tę zarazę, zrobiliśmy tutaj bazę. O dziwne, dziwne te wirusy, trzeba siedzieć w domu, a tu pokusy. Dziwne, dziwne te wirusy, trzeba siedzieć w domu. Oj, dziwne, dziwne te zakazy, nie możemy zrobić tutaj bazy. Kończą się respiratory, świetny moment na wybory. Ciało. Zaraz sprawdzę wam papiery, premier za to da ordery. I zamknęli naszą bazę, powstrzymali tę zarazę i zwalczyli wszelkie zło, tak jak Batman w HBO. O, dziwne, dziwne te wirusy, trzeba siedzieć w domu, a tu pokusy. Dziwne, dziwne te wirusy, trzeba siedzieć w domu. Oj, dziwne, dziwne te zakazy, nie możemy zrobić w lesie bazy. Mówił mi kolega z klatki, warto złapać od sąsiadki. Rzecz się kończy w taki sposób, trzeba słuchać pani z WOS-u. Dopadły nas zarazki, nikt nie umie włożyć maski. Siedzę w lesie, no a przecież trzeba grzecznie w domu, w internecie. Na dodatek niezła wiksa, skoro
one dziwne, te wirusy. Trzeba siedzieć w domu, a tu pokusy. Dziwne, dziwne, te wirusy. Trzeba siedzieć w domu. No i dziwne, dziwne, te zakazy. Nie możemy zrobić tutaj bazy. Jeszcze sobie gram w plenerze, ale jadą już żołnierze. I powtórzę za Michałem. Lepiej się śmiać, niż się nie śmiać, niż płakać, niż narzekać i rozpaczać. I tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam Was jeszcze na malutką część, jeszcze malutki bonusik do tego dzisiejszego odcinka. Na zakończenie tej części chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, że w takiej formie mogę grać, ponieważ dziękuję Wam za odbiór tego, za to, że słuchacie, ponieważ myślę, żebym zwariował, gdybym nie mógł chociażby w taki sposób grać koncertów dla Was i czuć, że jest to potrzebne. Nie ukrywam też, że bardzo dziękujemy Wam za wrzutki do kapelusza, link jest jak zwykle w filmiku. Wiem, że każdemu jest teraz ciężko, jednak jeżeli możecie nas wspomóc jakąkolwiek kwotą, będzie nam bardzo, bardzo miło i na pewno nam to pomoże. Wiem też, że w jakiś sposób ja, moja rodzina jesteśmy szczęściarzami, ponieważ wielu z Was nie ma takiej opcji, żeby sobie, nie wiem, rozpalić ogień, popracować w polu, poruszać się na powietrzu. Nasz dzieciak może sobie biegać wiosną i cieszyć się na przestrzeni otwartej. I tyle, no po prostu wiem, że wiele z Was jest w mieszkaniach, w blokach, gdzie bardzo teraz te wszystkie obostrzenia powodują, że nie jest to wiosna taka, jak na jaką czekaliśmy, jaką sobie wymarzyliśmy. Pogoda jest piękna, o ironio, w tym roku. I co? Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie naszych przyjaciół Paulinę i Łukasza w Szkocji, którzy właśnie w tym trudnym, dziwnym czasie, lada chwila, spodziewałem się dziecka. Wyślijcie im jakieś wiberowe wibracje w myślach. Będzie dobrze, naprawdę, zobaczycie. Natomiast chciałbym Wam przeczytać pewien tekst, który z morza tych wszystkich informacji, które mają nam pomóc, które w jakiś sposób nas mogą podnieść na duchu, do mnie osobiście on najbardziej przemówił. I może ktoś powie, że to jest jakiś nawiedzony tekst, jakby, nie wiem, nieważne. Czuję, że chciałbym Wam to przeczytać. O ile wieść internetowa niesie prawdziwie, to jest to wiadomość od rdzennej Indianki Hopi o imieniu Biały Orzeł. I tak dla wszystkich, jeżeli chcecie, możecie posłuchać. Wiadomość z 16 marca niemiłościwie nam panującego 2020 roku. Ten moment, przez który przechodzi ludzkość, może być teraz postrzegany jako portal i jako dziura. Decyzja, czy wpadniemy do tej dziury, czy przejdziemy przez portal, zależy od Was. Jeśli będziecie śledzić wieści 24 godziny na dobę z małą ilością energii, nerwowi, przez cały czas z pesymizmem, to wpadacie do tej dziury. Jeśli jednak skorzystacie z okazji, żeby spojrzeć na siebie, przemyśleć na nowo życie i śmierć, zadbać o siebie i innych, przejdziecie przez portal. Dbajcie o swoje domy, dbajcie o swoje ciało. Połączcie się z Waszym duchowym domem. Gdy troszczycie się o siebie, troszczycie się o wszystko inne. Nie traćcie duchowego wymiaru podczas tego kryzysu. Miejcie aspekt orła, który z góry patrzy na całość. Patrzcie szerzej. W tym kryzysie jest zapotrzebowanie społeczne, ale też jest zapotrzebowanie duchowe. Te dwa idą w parze. Bez wymiaru społecznego popadamy w fanatyzm, ale bez wymiaru duchowego popadamy w pesymizm i brak znaczenia. Byliście gotowi przejść ten kryzys. Weź swój zestaw narzędzi i użyj wszystkich Ci dostępnych.
dowiedz się o oporze ludności rdzennej i afrykańskiej. Zawsze byliśmy i nadal jesteśmy eksterminowani, ale nadal nie przestaliśmy śpiewać, tańczyć, rozpalać ognia, bawić się. Nie czujcie się winni, że jesteśmy szczęśliwi w tym trudnym czasie. Wcale nie pomagasz w byciu smutnym i bez energii. Pomagasz, jeśli dobre rzeczy emanują teraz ze wszechświata. To właśnie dzięki radości można się oprzeć. Poza tym, kiedy burza minie, każdy z was będzie bardzo ważny w odbudowie tego nowego świata. Musicie być zdrowi i silni. I do tego nie ma innego sposobu, jak utrzymać piękną, szczęśliwą i jasną wibrację. To nie ma nic wspólnego z alienacją. To jest strategia oporu. W szamanizmie istnieje rytuał przejścia zwany poszukiwaniem wizji. Spędza się kilka dni samemu w lesie, bez wody, bez jedzenia, bez ochrony. A kiedy przejdziecie przez ten portal, otrzymacie nową wizję świata, ponieważ stanęliście w obliczu swoich lęków, swoich trudności. To jest to, o co was proszono. Pozwólcie sobie wykorzystać ten czas na wykonanie waszych wizji, szukając rytuałów. Jaki świat chcecie zbudować dla siebie? Na razie to jest to, co możecie zrobić. Spokój w czasie burzy. Uspokójcie się, módlcie się codziennie. Ustanówcie rytuał, aby codziennie spotykać się ze świętością. Dobre rzeczy emanują. To, czym teraz emanujesz, jest najważniejsze. I śpiewaj, tańcz, wyrażaj się przez sztukę, radość, wiarę i miłość. Odwróć się na nowo. Tyle. Zapraszamy na kolejną część. Pewnie znowu za tydzień. Fajnie było. Dzięki.